wyprzedaż rocznika 2019. Nie spóźnij się. Takie ceny już się nie powtórzą. Zaprasza Opel Delta Plus. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 18. Inauguracja sezonu narciarskiego de facto coś oczywistego, ale jednak o takim charakterze jeszcze nie miało miejsca i udało nam się to po prostu wspólnie zorganizować, co mnie bardzo cieszy. I tutaj władze miasta Wisły, pan burmistrz i też przedstawiciele samorządu, wójtowie, burmistrzowie, starości, prezydenci bardzo chcą takie imprezy realizować i to pokazuje, że grupujemy środowisko, grupujemy te osoby, które żyją z turystyki, ale też pokazujemy wspaniałe walory Województwa Śląskiego. Ja to zawsze powtarzam, że my jesteśmy wyjątkowym regionem, mamy mnóstwo atrakcji turystycznych, Jura Krakowsko-Częstochowska, tutaj Beskid, Żywiecczyzna, naprawdę Śląsk Cieszyński, tych rzeczy jest bardzo dużo. One są jeszcze poukrywane, ale naszym zadaniem jest to, żeby je pokazywać, odkrywać na nowo, ściągać turystów, ściągać mieszkańców, żeby ten wolny czas spędzali tutaj u nas, nie wyjeżdżali gdzieś tam dalej. Każdy musi dopasować do siebie tego, czego potrzebuje, tego, czego szuka. Można pojeździć świetnie na sankach, można pobiegać, spacerować na biegówkach, można pojeździć na nartach, można spędzić czas na kuligach, można spędzić czas w spa, w hotelach, na basenach, ale też można pospacerować po Beskidach, bo przecież Beskidy są takimi górami bardzo przyjaznymi, takimi, w których można ten czas spędzać przede wszystkim rodzinnie i warto to wykorzystać. Staraliśmy się tutaj przekazać to, co narciarze powinni wiedzieć, że należy jak najszybciej powiadomić GOPR, że należy zabezpieczyć miejsce wypadku, no i po prostu pomóc, ile się da. Niekiedy jest tak, że prosimy ludzi o pomoc, jeżeli się trafiają nietypowe rzeczy. Ktoś wypadł z trasy dalej i trzeba więcej ludzi niż dwóch do wyratowania, do wyciągnięcia tego człowieka. Jeździmy dla przyjemności i ta przyjemność ma być nie tylko dla tego jeżdżącego, ale dla wszystkich. Także musimy się starać, żeby tak się zachowywać, żeby nikomu po prostu nie zrobić żadnej krzywdy, a oczywiście sobie tym bardziej. Dzisiaj wybraliśmy się bardzo wcześnie rano. Byliśmy już tutaj po 8, 8.30, więc było fajniej, bo było trochę mniej ludzi. A dlaczego Skolnity? Dlatego, że tu jeszcze nie byliśmy, bo zawsze jeździmy na nowej osadzie. Dowiedziałam się, że dzisiaj jest tu otwarcie sezonu, więc stwierdziłam, że kupuję narty i przyjeżdżamy. Dzieciom narty. Bo ja mam narty, wie pani co, 24-letnie. Czyli to był taki impuls do tego, żeby dzieciaki również zaczęły jeździć. Tak, tak. My już jeździmy drugi, trzeci sezon z dziećmi. Majka ma 6 lat, jeździ już trzeci sezon, a syn ma 10 lat, no już taki piąty sezon. Ja nigdy nie byłam w Wiśle i siostra wyjeżdżała i się właśnie zabrałam z nimi i jest super, naprawdę. Zawsze jeździłam na Słowacji, w Austrii, we Włoszech, a jednak Wisła jest super. Fajne warunki narciarskie, nie ma kolejek, także jest super. Codzienność tak przytłacza, że po prostu zima, brak śniegu w mieście, co nie? No a tutaj śnieg nam dopisuje i możemy poszusować troszeczkę. Ale muszę powiedzieć, że nawet po prostu i gdy jest płatne, nie brakuje nas tutaj na tym stopniu. Także tak czy tak to i tak to jest to odwiedzamy i tak po prostu jeździmy tutaj. Góry są tu, można pospacerować tak samo, nie tylko jeździć na nartach. Można sobie jeździć i spędzać czas z rodziną. Super, a powiedz mi, czy taka jazda na nartach to jest trudne zajęcie? Tak średnio dla mnie, ale łatwe.